wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj razem z wami, w moim pięknym, przepięknym, rewelacyjnym wręcz kubku będę pić kawę. Chciałam herbatę pić z wami, ale powiem wam, źle spałam. Źle spałam i po prostu muszę się napić kawy, bo zamulam, piję kawę dzisiaj. Zrobiłam sobie Nespresso z maszyny, ale podwójną, także jest dużo, mam nadzieję, że nam wystarczy na gadanie, aczkolwiek jak zawsze, to taka tradycja, nie ma nic ciekawego do powiedzenia, więc powinno kawy wystarczyć. Ale na początek pokażę wam, bo nie wiem czy widać, muszę zrobić przybliżenie, robię przybliżenie, uwaga. Mam dzisiaj pomalowane rzęsy tuszem i bardzo ten tusz mi odpowiada, a dostałam go od siostry, bo jak byłam ostatnio w Polsce, to nie wiem, dała mi tusz, nie wiem czy jej nie pasował, czy co, mówi masz. Mówię dobrze. I to jest z Oriflame się okazało. Giordani Gold. Giordani Gold bardzo mi pasuje. Patrzcie, nawet w tym pokoju to słońce. Każdy pokój nasłoneczniony. To nieprawda, tu jest przecież ciemno. Dziwne. Także jak zobaczycie z Oriflame Giordani Gold, to ja polecam, bo mi pasuje. I ma, to jest taka... ta maskara, co ma taką małą szczoteczkę. To jest jedna z tych szczoteczek niepuchatych. Niepuchate szczoteczki, ale bardzo ładnie zarysowuje. No, pokazałam wam, bo wy lubicie takie pierdoły, wiecie, makijażowe, to mówię, pokażę. Ale patrzcie, nawet takie zaspane wory. No mówię wam, tak się turlałam w łóżku na prawo, na lewo. Miałam słuchawki na uszach, bo ja od jakiegoś czasu zaspiam przez muzykę. Ta muzyka zamiast mnie uśpić, to mnie rozbudzała. Coś mi nie pasowało. Się kręcę, siku chodzę, powiem wam, źle mi się spało. Także dzisiaj nie w formie, ale za to skończyłam wcześniej pracę. Przyszłam, to mówię, chociaż posiedzę, pogadam, odpiję kawę, to może coś zacznę produktywnego robić. Jak na przykład, w sumie nie mam co robić, powiem wam. To będę siedzieć. Już mój plan na dzisiaj był taki, żeby nagrywać w sypialni, ponieważ, no powiem wam, że już ten duży pokój to nie jest nawet chlew. To jest chlewisko teraz, powiem wam, tyle tutaj rzeczy jest, bo trąbię o tym cały czas, bo to jest największe wydarzenie mojego życia, remont w dużym pokoju. Dopiero się zacznie, jak przyjdzie pan malarz, 22 ma przyjść, mam nadzieję, że nie zapomni. I wtedy się pozmienia, a teraz zanim się pozmienia, to ja kumuluję. I powiem wam, dużo rzeczy już naniosłam do domu, a starych rzeczy się jeszcze nie pozbyłam, także burdel. Jeszcze teraz dostałam awizo, że kolejna paczka przyszła. Podejrzewam, że to zegar. Kupiłam zegar. Tak się rozkupowałam, słuchajcie. Nawet wymieniam wszystko. Zegar. Dzisiaj byłam chodzić po sklepach, bo lampy szukam. Lampę na sufit chcę, bo ta bardzo zła lampa jest. Nie może być tej lampy. I lampę stojącą chcę. Dwie lampy. Plus małe takie lampki, co my tu mamy, to do nich abażury nowe potrzebuję, więc wiecie, wydatki, ja sobie tak kupuję i wczoraj tak patrzę na moje konto w banku i tak, o, o, tak średnio, bo średnio, jeszcze na kupowanie to by mi starczyło, ale przecież zapomniałam, że muszę malarzowi zapłacić i na początku maja jedziemy do Londynu znowu na festiwal Desert Fest. Tam jest wszystko opłacone, bilety na festiwal, pociąg, nocleg, wszystko jest opłacone, ale przecież musimy opłacić opiekunkę dla psów i ja o tym też nie pomyślałam, no. I opiekunka dla psów chyba, ile? 300 funtów nas będzie kosztować czy coś takiego, no ale to dzielimy na pół, to wiadomo, ale powiem wam, cenią się ci wychodzacze. Bo tu nie wiem, czy w Polsce chyba to jeszcze nie jest takie popularne, ale tutaj jest bardzo popularne, że są opiekunki dla psów, które mogą na przykład zostać u ciebie w domu na noc, jak gdzieś wyjeżdżasz i będą przez 24 godziny u ciebie w domu się psem zajmować. Można je psy, to co my robimy, to wysyłamy psy do opiekunki, do jej domu. Ja to nazywam hotel dla psów, no ale to nie jest hotel dla psów. One mają tam normalnie, siedzą w domu, na kanapach, na sofach, tam specjalny pokój dla psów jest, na farmie, także są też na farmie wyprowadzane. Jest też opcja spacerów, że są panowie, osoby, które przychodzą i wyprowadzają ci psy na godziny, że tutaj to jest normalna sprawa, także tylko zapomniałam, że trzeba za to zapłacić.
Także chyba sobie podaruję na razie dywan u Patrza. Boże, ja potrzebuję tylko dywanik. Mały dywanik pod Rosa perkusję. I wszystkie te dywany nie takie jak trzeba, powiem wam. Ja chcę oryginalny, włochaty dywan z lat 60. No powiem, no są! 3000 funtów. Takie od 500 funtów w górę, no to ja tyle płacić nie chcę. Ten, co sobie znalazłam, to kosztuje 250 funtów. To powiem wam, że też nie chcę płacić 250 funtów za mały dywanik, ale będę musiała uzbierać, bo jednak chcę ten dywanik, tylko nie chcę za to płacić, dlatego muszę czekać. Boże, komplikacje dywanowe, ale muszę mieć taki, jak ja chcę. To nie ma tutaj, wiecie, że jest nie taki, musi być taki. Dobra, skończę wam o tym domu, mieszkaniu, bo powiem wam, ja mogę godzinami. Możemy zrobić sobie film, Gosia mówi o pokoju. To tylko o pokoju. I mi to zajmie 2 godziny. Ze szczegółami. Mnie to tak kręci, ja bym mogła być projektantem wnętrz, ale tylko projektantem wnętrz w moim stylu. To nie może być styl taki, jak klient sobie życzy. To musi być styl Gosi. I wtedy Gosia zaprojektuje, urządzi, dobierze dodatki. I to nie, że z charity shopu. Jak mi klient da fundusze i pieniądze, ja mogę bardzo kupić drogie rzeczy. Ja nie mam nic przeciwko wydawaniu. Tylko, wiecie, bardzo, bardzo styl Gosi bym przełożyła wszędzie. No, a widziałam gdzieś tam na Facebooku, na Instagramie niektórzy, że w Polsce macie tak ciepłe i krótkie rękawki. Tak zazdroszczę, powiem, dzisiaj słonecznie, a chłodno. Powiem wam, że mi było chłodno. Nie jest jeszcze ta wiosna taka dopełniona w pełni. Dopełnienie w pełni dopiero nastąpi. No, także jeszcze jest taki zimny kwiecień, powiem wam. A na Instastory wam chyba pokazywałam. Rozkupił sobie głośnik do swojej perkusji do ćwiczeń, bo to jest perkusja elektroniczna do ćwiczeń, bo na normalną nie mamy miejsca, ale ma ten głośnik, to może podpinać sobie i używa głośnika w godzinach, że nie powinno sąsiadom przeszkadzać. Poza tym nasi sąsiedzi za ścianą to są Portugalczycy, oni sami czasem śpiewają i ogólnie myślę, że te narody z tych krajów ciepłych są bardziej takie głośne, także im to tam nie przeszkadza. Ale jutro przychodzi do nas dwóch Rosa kolegów z gitarami i mają mieć sesję taką, wiecie. Mają grać Led Zeppelin. Może uda mi się coś dla was na Instastory z tego wydarzenia zarejestrować, ale tak też nie chcę, nie wiem, czy mam siedzieć w pokoju, czy mam iść, ja nie wiem. No, ale Ros tam się uczy tych Led Zeppelin, on dopiero się uczy ogólnie, ale wczoraj z muzyką tam coś nawet mu wychodziło, także dobrze robi, dobrze robi. Nauczyciel go chwali, nawet powiedział jego nauczyciel, że może rozpodchodzić niedługo do egzaminu, że już jest na takim poziomie, że może do egzaminu podejść. No dobrze. A ja nie wiem, a mówiłam wam chyba, że miałam egzamin z języka migowego. Jeszcze nie ma wyników. Brian się ocyndala z wynikami, ale co tam. Nie wiem, chyba dobrze mi poszło. Na pewno było pewność siebie i takie, wiecie, wszystko dobrze. Nie, pewnie nie, ale taki, wiecie, pewność siebie. Tylko pewnie za krótkie trochę, no ale może się zmieściłam w te 3 minuty, tylko 3 minuty, 3 do 5 minut, ale wiecie, jak ja przyspieszyłam. Ale wczoraj jeszcze na języku migowym rozmawiałam z Luisem. Luis to jest jedyny chłopak, który chodzi z nami na język migowy i powiedział, że moja prezentacja wyglądała na dosyć długą i dobrze skonstruowaną, więc powinno być ok. Zobaczymy. Wypiłam kawę. I co teraz? Mam na sucho gadać? No wiecie, będę sobie zupę zaraz jadła. Kawa, zupa, dużo płynów, ale ugotowałam zupę kapuścianą. Bo tak pomyślałam o tej diecie kapuścianej, ale nie chcę przeprowadzać pełnej diety kapuścianej, bo mnie to obrzydza. No, obrzydza. Po paru dniach to się staje obrzydliwe, codziennie kapucha, kapucha. Więc robię tak, jakbym weszła w tą dietę od któregoś dnia, bo w tej diecie zaczyna się od kapuchy, a potem dodaję trochę kurczaczka, trochę ryżu, blblbl. I ja tak jakby weszłam w tą dietę już na innym etapie, że jem zupę, ale też inne produkty i wtedy to jest lepiej. Wczoraj nawet rozrobił chili, też zjadłam, bo to w sumie co on tam dodał? Pomidory, mięso było z tego, z owcy.
To chyba zdrowe. I dodał dużo pomidorów i fasoli i takie, wiecie, w sumie jadłam bez niczego, bez rosół jadł w wrapach, a ja tylko łyżką. Także bez chleba, bez, co mówię, dobre, zdrowe. No, ale wiecie co? Powiem wam. Kapucha, fasola. Jak tak sobie walnę małego bąka, to lepiej nie podchodzić. Nawet wczoraj zwaliłam na psa, że to on tak wali te bąki, bo tam Kros siedzi. Mówię, to Edgar, to nie ja. Edgar. No powiem wam, ja to widzę jakoś tak niezdro... Tu takie, aż takie bardziej się te zagłębienia odciskają, bo zmęczenie jednak tak... I ta bardziej widoczne, jak człowiek zmęczony wszystko wyłazi, takie, wiecie co, jakoś tak, nie wiem. Ale może się wyśpię dzisiaj w nocy. Skoro jedną noc nie spałam, to drugą powinnam spać. No ile można nie spać? Chociaż ja mało śpię. W porównaniu do Rosa, on zawsze na mnie krzyczy, że budzi się w nocy, a ja siedzę tak z telefonem i tak mi ten telefon oświetla twarz zawsze. Ale, no, Boże, no, uzależnienie. Widzicie, robiłam kiedyś challenge tydzień bez smartfona, przeżyłam i było dobrze, ale bardzo szybko nawyki złe wróciły, bo jednak wygoda, to taki internet w kapsułce, wszystko można sprawdzić, a coś się przypomni, a to nawet odkryłam, że mogę konto w banku sprawdzać, jakoś nie wiem, czemu zawsze myślałam, że tylko na laptopie mogę i na telefonie, to już w ogóle wszystko tam robię, tylko nie edytuję, no powiem wam, rewelacja, to patrzę, no po nocach i nie śpię. Ajej. No, a ten weekend zbliżający się będzie dla mnie bardzo pracowity. Mam nadzieję, że jest otwarta wyprzedaż garażowa, bo to jeszcze nie są święta wielkanocne chyba. Chyba nie. Boże, nawet nie wiem, gdzie w tym roku, ale chyba nie i że będzie otwarte, bo słuchajcie, to co jeszcze tu widać na ścianie, rzeczy wszystko zdejmuję. No będę musiała już teraz, kiedy przychodzi. W piątek przychodzi Rosa bratanek, siostrzeniec nawet, to jest syn siostry. To wtedy po tym, jak on u nas będzie, będziemy też sofy już wynosić i rzeczy się dzieją, także do niedzieli muszę wszystko zdjąć ze ścian. I kurde, i na wyprzedaż garażową idzie na karbucel. Karbucel! Nie wiem, czy ktoś to kupi, bo to wiecie, takie starocie, no, ale może się znajdzie jakiś fan. No, słuchajcie, chyba wszystko. Zamówiłam kilka rzeczy przez internet do filmików. Pewnie jak zawsze jakieś takie, wiecie, badziewie, co ta Gosia testuje, ale może być wesoło. Zobaczymy, jak przyjdzie w ogóle. Wiecie co, ja to mówię, zawsze zamawiam rzeczy. Mi się kolczyk przesuwa się. Zamawiam rzeczy gdzieś o drugiej w nocy. Potem przychodzą, a ja na to patrzę. Boże, beznadziejne. Zamówiłam też sobie nowe kolczyki, bo słuchajcie, pogubiłam trochę. Pogubiłam, a chcę różne kolory zmieniać. Zamówiłam też inne kolory tych. Teraz mam taki, chyba nie widzieliście. To jest taki fioletowy. I ten kupiłam w Polsce. I dobrze się nosi, ale teraz zamówiłam sobie chyba jeszcze różowe złoto, zielony i jakiś tam czarny zamówiłam, zobaczymy jak będzie czarny wyglądać, jak wielki Węgier, no, zobaczymy, tutaj kolczyk, który mi się wypiął, nie został jeszcze przypięty, no, także, no, może być, no, słuchajcie, to tyle, koniec tego gadania, bo widzę, że wychodzą ze mnie bezsensowne zdania. Ale włosy, a muszę wymyć. Chciałam powiedzieć, że włosy ładne, ale w sumie nie. Był komentarz, że ja rozumiem tą wygodę i czucie się dobrze w swoim ciele, ale to pasmo siwizny cię postarza i wyglądasz bardzo niechlujnie. No i co ja mam zrobić? Dla ciebie specjalnie, Wicko, pójdę do sklepu i pofarbuję, bo ty sobie życzysz, bo nie możesz na to patrzeć, bo cię w oczy kole. Przecież tu od początku nigdy nikt nie wyglądał dobrze na tym kanale. Tu są ludzie przeciętnej urody. Jeżeli chcesz ładnych, zmień kanał. Powiem wam, że jednak w Polsce ludzie bardzo dużą wagę przykładają do wyglądu, co jest dobre, miło jest wyglądać ładnie, ale wpychają się z buciorami w wygląd cudzy. Bo jeżeli ty nie wyglądasz tak jak
z Instagrama, nie wyglądasz ładnie, jeżeli masz siwe pasmo, jeżeli nosisz złą biżuterię, jeżeli masz oversize'owe bluzy, które nie podkreślają twojej urody, to już jest źle. Jesteś zaniedbana, niechlujna i wyglądasz brzydko jeszcze staro. No, trzeba to powiedzieć, trzeba w oczy, trzeba. Jak ty wyglądasz? Nie wstydź ci? Ja z takimi tekstami jestem uodporniona, bo jak wiecie, mój tata przypomina mi często, że wyglądam jak osoba bezdomna, ale warto jest o tym mówić i podkreślać to, że każdy jest indywidualny. I jeżeli ktoś chce tą indywidualność zatracić i być tak jak wszyscy, jak ta szara masa, to bardzo dobrze. Ale jeżeli ktoś się tak czuje, jak się czuje, swoich, wiecie, obcięty na łyso, w siwych włosach, bez zęba na przedzie i nie wiem, coś mu to odpowiada, nie przeszkadza, to po co to wypominać? Dla swojego dobrego samopoczucia, ty dla swojego samopoczucia to popatrz w lustro, pofarbuj się, pomaluj, zrób sobie dobre brwi i ubierz się seksownie. A to, że inni, którzy cię otaczają, tak nie wyglądają, to co cię to obchodzi? A co ty z nimi sypiasz? Ty na randki z obcymi chodzisz? Co? Może chodzisz, ale nie z każdym. No to wiecie, to nie powinno cię to obchodzić. A cię obchodzi. Niech cię nie obchodzi. Nie wpychaj butów w cudze życie. Po co? Nieładnie. Boże, was rodzice niczego nie uczą. Powiem wam, że to rodzice właśnie źle uczą, bo mi też mama zawsze mówiła. I to tata też mi mówił zawsze, że a popatrz na tą, popatrz jak ta dobrze wygląda. Czemu ty tak nie wyglądasz? A czemu ty te się tak nie uczysz? A czemu ty tego nie robisz tak? Zawsze to było takie porównywanie, wiecie, szczególnie w szkole, o naukę, o to, właśnie też o ubiór, że a ta ma tak włosy upięte, zobacz, tej pasuje, czemu ty tak sobie nie upniesz? I to tak rodzice jednak tak źle uczą. I ja też tak byłam uczona i patrzcie, i wybrnęłam, i mam to gdzieś. Buntownik. Teraz, jak to zacznę edytować, okaże się, że te słowa mądrości, które ze mnie wypłynęły, są tak naprawdę jak masło maślane i nie wiadomo, co ja tam powiedziałam, ale rozumiecie, rozumiecie. A kto nie rozumie, ten niech się dalej wpycha w cudze życie. Boże, naprawdę wy to jesteście. Dobrze, słuchajcie, to teraz będę się z wami żegnać, bo tak jak mówię, mam ważne rzeczy do roboty. I zobaczymy się bardzo niedługo. Także pozdrawiam was ciepło, przesyłam. Buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo niedługo. Tak patrzę, widzicie, rysowałam sobie brwi. Jakaś taka długa brew, ja mam takie długie brwi? Tam są włosy jakieś na tej brwi? No patrzcie, długa brew, jakaś taka długa brew. No dobrze, niech będzie. To trzymajcie się. Pa!